Zostało wznowione. I drodzy Państwo, zanim ogłoszę werdykt, to nie mogę sobie odpuścić nawiązania do 2015 roku, widząc zresztą tutaj z włączoną kamerą obecnego z nami pana Andrzeja Króla, który właśnie wtedy był marszałkiem finałowej debaty pomiędzy ZSOiT i trzecim liceum. I ogłaszając werdykt, powiedział, szanowni Państwo, debatę, mistrzem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej zostaje drużyna ze szkoły z ulicy Brodzińskiego. Ja pamiętam wtedy ten moment zawieszenia na sali. Wszyscy już wiedzieli, kto wygrał. Problem tylko taki, że zarówno ZSOiT, jak wspomniałem na początku, i trzecie liceum mieszczą się przy ulicy Brodzińskiego. Więc bardzo szybko ten entuzjazm opadł i znowu zaczęliśmy się zastanawiać, kto faktycznie wygrał tę debatę, kto został mistrzem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Z racji tego, że już opowiedziałem tę sytuację, tak właśnie woli przytoczenia jakiejś anegdoty, ja sam odpuszczę sobie żarty związane z całą tą sytuacją. Już wiemy, że puchar powędruje do trzeciego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. Debata zakończyła się jednogłośnym werdyktem. To werdykt 5-0. W małych punktach 452 do 387. I tę debatę wygrała drużyna propozycji, czyli pierwsza drużyna z trzeciego liceum ogólnokształcącego z Tarnowa. Bardzo wam gratuluję. Gratuluję tak samo drugiej drużynie. Cieszę się, że tak się zorganizowaliście, także też pod tym względem technicznym. Oczywiście to jest czas na to, żeby się cieszyć. Jest się z czego cieszyć, jak najbardziej. Naprawdę bardzo dobrze widzieć tę radość. Ja żałuję, że nie jesteśmy właśnie wszyscy w jednym pomieszczeniu. Sobie wyobrażam sobie tę sytuację na dużej scenie w Teatrze imienia Solskiego w Tarnowie. To jest naprawdę fantastyczne uczucie tam być. Nie tylko z tej perspektywy debatanckiej, także z sędziowskiej, także z perspektywy publiczności. Ale z tego, co widzę, to możemy przejść do kilku słów od naszych sędziów. Oczywiście, jak to po każdej takiej debacie, komentarz zwrotny z ich strony. Ja raz jeszcze dziękuję i być może nawet jeszcze będę miał okazję kolejny raz podziękować. Tymczasem to tyle ode mnie i przekazuję głos sędziom. Ja pozwolę sobie zacząć i po pierwsze podziękować bardzo, że w ogóle mogłam tutaj być i was słuchać, bo w ogóle oglądanie waszego entuzjazmu teraz jest dla mnie super przeżyciem, szczególnie w tym pandemicznym czasie. I przede wszystkim chciałam wam pogratulować, bo zdecydowanie widać było, że byliście świetnymi drużynami, którym udział w finale jak najbardziej się należał. Więc była to bardzo ciekawa debata, mieliście wiele ciekawych pomysłów i bardzo dobrze was się słuchało. Natomiast muszę też tutaj zaznaczyć, że to była też bardzo trudna debata, jeśli chodzi o temat, ponieważ wymagała właśnie zebrania jakichś takich pewnych waszych pojedynczych pomysłów i ubrania ich w coś większego, szerszego, w trendy. Mam wrażenie, że to tutaj tak na samym początek, to co mogłoby wam pomóc w tej debacie, która w pewnym momencie trochę wypłynęła na tory tego, jakby czym jest trend i jakich słów używać do tego, żeby opisywać ten trend, to co by wam na pewno bardzo pomogło w ogóle w tej debacie, to uznanie i zauważenie w ogóle jakiegoś pewnego modelu tego, jak trendy powstają. To znaczy, że są pewni
innowatorzy, którzy pewne rozwiązania proponują, są wcześniej adopterzy, którzy naśladują tych innowatorów i potem ten trend tak zaczyna nabierać pewnej wagi w społeczeństwie, bo coraz więcej ludzi adoptuje pewne rozwiązania i coś wtedy rzeczywiście nabiera takiej popularności, że możemy mówić o konkretnym kierunku, konkretnym trendzie. I prawdopodobnie gdyby ten model się pojawił, to trochę łatwiej byłoby zebrać te wasze super pomysły w coś właśnie takiego większego. Natomiast już tak przechodząc do tego, co zadecydowało o naszej ocenie tej debaty, a przynajmniej co zadecydowało o mojej ocenie tej debaty. Koniec końców musieliśmy porównać te wasze przykłady, które dajecie i tutaj moim zdaniem drużyna propozycji zrobiła to minimalnie lepiej, bo to była wciąż bardzo wyrównana debata, właśnie z tego względu, że stworzyła nam coś takiego, co można powiedzieć jest pewną perspektywą komparatystyki, to znaczy pokazała coś, co było przed pandemią i co było po pandemii i pokazała, że jest pewna ciągłość, to znaczy, że ta popularność jakby już wcześniej istniała, teraz po prostu jest znacznie większa. I tutaj w szczególności chciałabym wyróżnić doradcę pierwszego, który w obszarze kultury i rozrywki rzeczywiście zrobił świetną robotę. To znaczy pokazał nam, że pewne zamykanie tych kin, teatrów tak naprawdę miało miejsce już przed pandemią. To znaczy ludzie wolą po prostu Netflixa i zmieniły się jedynie okoliczności, w których z niego się korzysta, dlatego on stał się jeszcze bardziej popularny, ale to już było coś, co było. Tutaj z kolei ze strony opozycji chciałabym wyróżnić fakt, że w paru wypadkach bardzo słusznie zauważyliście, że to, co mówi propozycja, niekoniecznie musi być prawdą. To znaczy tutaj na przykład odniosę się do konkretnego przykładu edukacji zdalnej, tak? To, że ona istniała w Australii w jakichś zupełnie innych warunkach, to nie znaczy, że można było mówić w tamtym momencie o pewnym trendzie. To znaczy tak naprawdę na skalę globalną tak naprawdę tych innowatorów i naśladowców w kontekście Australii nie było, tak? Więc pojawiło się coś zupełnie nowego w obszarze edukacji. Być może gdybyście trochę lepiej nam przedstawili właśnie te dwa światy, to znaczy świat przed pandemią i świat po pandemii, zwycięstwo byłoby po waszej stronie. Także na pewno ta właśnie komparatystyka jest kluczowa dla naszego odbioru tej debaty i niestety to, co też zdecydowało, czy stety dla drużyny propozycji, to co zdecydowało o mojej ocenie, to jest to, że niestety, że ze strony opozycji nie dostaliśmy jakichś konkretnych przykładów właśnie porównaniu do tego, co było przed pandemią, które udowodniłyby nam w rzeczywisty sposób, że to jest coś całkowicie nowego, czego nie było wcześniej, w tym sensie, że po prostu ludzie, to nie było coś, co zyskiwało popularność wcześniej, czyli nie można było mówić o tym trendzie, tak? Bo nie dostaliśmy takiej informacji jakby, co było przed pandemią, w takim sensie jakby, co pozwalałoby sądzić o tym, że to bez pandemii tak naprawdę tej samej popularności albo przynajmniej jakiejkolwiek popularności by nie zyskiwało niezależnie od tych warunków zewnętrznych. Więc koniec końców przyznaliśmy właśnie zwycięstwo propozycji, ale chciałabym wam pogratulować i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, bo naprawdę bardzo miło było was słuchać i życzę oczywiście powodzenia w dalszych debatach i ogólnie w dalszym rozwoju. I pozwalam sobie przekazać głos dalej. Nie będę powtarzał kwestii merytorycznych w tym miejscu. Myślę, że one zostały wam bardzo dobrze nakreślone. Bardzo dobrze wam zostały nakreślone przez Dorotę. Muszę zacząć od takiego emocjonalnego wstępu, bo dla mnie obecność tutaj jest wielkim wydarzeniem. Po pierwsze sam fakt, że pierwszy raz w życiu mogę sędziować trzecie liceum, bo nikt nie posądzi mi o stronniczość. Tym bardziej cieszy mnie to, że
coś, co mi się zawsze marzyło, odkąd zakładałem Szkolny Klub Debatancki, to były dwie drużyny, które spotkałem się w finale. No i bardzo mnie cieszy, że tak się stało, szczególnie, że ta debata była na wysokim poziomie, więc widać było, że jesteście tutaj nieprzypadkowo, nie dlatego, że ogólny poziom TLD w tym roku z powodu zdalny, czy jakaś inna teoria, tylko dlatego, że osiągnęliście sami wysoki poziom. Co prawda pojawiło się w tej debacie sporo niepotrzebnych moim zdaniem wątków. Ja spróbuję tak z takich merytorycznych kwestii przyczepić się do tego. Pamiętam, że pan Marcin zawsze powtarzał, cytując nie pamiętam kogo, że argumentów się nie liczy, argumenty się waży. I można sobie zadać takie pytanie, w jakim celu zostały wprowadzone przez was niektóre wątki? Na przykład, czy rząd polski miał czas na reakcję na COVID, nie? Czy gdzieś te... Kto kreuje, na przykład, to przede wszystkim, czy wrócenie piramidy Maslowa, która jest, pojawia się w każdej debacie i w mało której ma większy sens. Natomiast sama debata bardzo, bardzo mi się podobała. Podziwiam wasze zdolności indywidualne. Chociaż na jedną rzecz pozwolę sobie zwrócić uwagę, na pewnego nieoczywistego bohatera. Nieoczywistego dlatego, że chodzi o doradcę, a doradca rzadko odgrywa aż tak istotną rolę w mojej ocenie dla debaty, doradca pierwszej drużyny propozycji, no, który fantastycznie wskazał nam te wszystkie tendencje, które gdzieś się przewijały w waszej linii, ale nie zostały ekspresji z wersji wypowiedziane. To zostało nakreślone. Myślę, że też zaważyło w dużej mierze na mojej ocenie. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. No to na mnie kolej. Moi drodzy, kiedy przeczytałem po raz pierwszy tak sformułowaną tezę, pomyślałem sobie, że zdecydowanie tkwi tutaj pewna subtelna sprzeczność i że wiele będzie zależeć od tego, jak się zdefiniuje i jak się zrozumie relacje pomiędzy pojęciami, które w tej tezie są użyte. Bo to należy określić stopień, czy coś bardziej się uwypukliło, czy coś bardziej się wykreowało. Na tym polegała trudność i właściwie ten stopień nie został określony. To jest to, co zostało pominięte zupełnie w waszych mowach. Nie zajmowaliście się stopniowaniem. Natomiast zajmowaliście się, jak sobie to wyobraziłem, czyli jak sobie to przełożyłem na pewien obraz, przecedzaniem komara i przepuszczaniem wielbłąda. Czyli skupiliście się na drobiazgach, zupełnie pomijając takie ogromne płaszczyzny, inne niż te wymienione 5 czy 4 po jednej czy po drugiej stronie. Takie nowe zjawisko jak lockdown, zamrożenie gospodarki, spowodowanie, że ludzie są internowani w domach, że coś ma wymiar globalny i to nie jest wymiana globalna gospodarcza. To są dla mnie te wielbłądy, a te wielbłądy mi się przekuły z kolei na pojęcie czarnego łabędzia, ponieważ jak mówiliście o tej ewolucji i rewolucji, to zapytałem się, czy rzeczywiście jest tak, że to nie jest w pewien sposób rewolucja. To jest szansa opozycji, gdyby sięgnęła po pojęcie rewolucji. I przypomniało mi się kilka pozycji książkowych. Właśnie Taleba Czarny Łabądź, właśnie Szwaba, wymowa brzmi z angielska Schwab, Szwaba, Klausa Schwaba, Czwarta rewolucja przemysłowa. To Agamben Homo Sacer i to Kuna struktura rewolucji naukowej. Więc tam są wyraźnie zaznaczone trendy takie rewolucyjne. Rewolucyjne w nauce, ale także w społeczeństwie, w statystykach, w naukach społecznych. Wydaje mi się, że ten kierunek poszukiwania, ten trend w poszukiwaniu byłby interesujący i służący pokazaniu stopniowania tego uwypuklania i kreowania w tej debacie, ale to jest oczywiście już zadanie domowe, jeśli zechcecie sobie poszerzyć
swoją wiedzę na temat tego, o czym dzisiaj zabieraliście z takim przekonaniem głos w tej debacie. Dziękuję. Okej, moi drodzy, zgodnie z ustaloną przez nas kolejnością, przyszła pora na mnie. No przede wszystkim oczywiście gratulacje. Ja nie będę się powtarzała, bo to tylko i wyłącznie zabrałoby nam wszystkim nasz czas, ale zgadzam się ze wszystkim, co wcześniej padło. No też werdykt to pokazał, że jednak byliśmy jednogłośni w tej kwestii. Natomiast no wiecie, debaty charakteryzują się tym, że ktoś po prostu musi wygrać, ale o waszym poziomie zdecydowanie świadczyło to, że no dzisiaj tutaj wy się zebraliście razem z nami, albo to my raczej z wami i mieliśmy przyjemność posłuchać tak dobrych mówców i bardzo mi się podobało, że to w ogóle miało miejsce w formacie jeszcze z tymi doradcami, bo przyznam szczerze, że wiedziałam o samym procesie, jest mi on znany, ale pierwszy raz miałam przyjemność to sędziować, więc naprawdę duże szapoba za tak umiejętne opracowanie wszystkiego względem właśnie tych mów. No i generalnie to, o czym ja bym chciała jeszcze powiedzieć, tak na koniec trochę od siebie, że ja pierwszy raz w ogóle miałam przyjemność sędziować w TLD i jest mi ogromnie miło, że wam towarzyszyłam w tej całej drodze, no myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że po zwycięstwo. Także jeszcze raz gratulacje. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć gdzieś w przyszłości, na innych turniejach, nie tylko nawet tutaj. Powodzenia i no zdecydowanie jeszcze raz naprawdę duże gratulacje. Mikrofon. No, to jest niezwykłe i takie z jednej strony krępujące, że nie możemy się zobaczyć na żywo. Tego strasznie, strasznie mi brakuje. Właśnie do mnie pisze Ola Wendel, która pozdrawia serdecznie Dorotę Kolarską, czyli kogoś, kto was też szkolił, bo mieliście zajęcia z Olą z Krakowa i was serdecznie pozdrawia. Natomiast jakby z jednej strony to Cyceron, to w kontekście tych argumentów, które się liczy i waży, ale to też Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, które przyjęło sobie takie motto jako ideę Krakowskiej Szkoły Debaty. Natomiast Dorota, która nomen omen jest absolwentką, słuchajcie, takiej uczelni jak Oxford właśnie, użyła sformułowania, które jest dla mnie kluczowe, czyli rozwój. Jak sobie zobaczycie ja to już mówiłem dzisiaj, ale znalazłem nawet taki ciekawy link, który teraz wrzucę i ku potomności niech on gdzieś tutaj sobie zostanie. To 5 lat Światowe Forum Ekonomiczne publikuje taki raport Przyszłość Pracy, Future of Job. I tak naprawdę, jak sobie zobaczycie na kompetencje, które to forum w tymże raporcie wrzuciło, to tak naprawdę kluczowe umiejętności, które są premiowane, myślę, że są również kreowane i w jakiś sposób też szlifowane w debatach. Bo ja wam bardzo, bardzo gratuluję zwycięstwa w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, ale to już też dzisiaj mówiłem, jako jeden z ludzi, którzy ten projekt, nie wiem, współwymyślili, współrealizowali. To, że wygraliście Ligę Debatancką, nie znaczy nic. Nie chcę umniejszać waszego zwycięstwa jako drużyny, ale jak sobie zobaczycie na te umiejętności, które są kreowane i które są pożądane dzisiaj na rynku pracy, w momencie, kiedy my dzisiaj widzimy, że część zawodów w ogóle być może, kiedy wy będziecie wchodzić na rynek pracy, nie będzie w ogóle w świecie, tak? Bo żyjemy w takim intensywnym świecie, to najbardziej wam gratuluję tego, jakich zwycięstw ja byłem świadkiem w waszym rozwoju na perspektywie tak naprawdę kilku lat, bo część z tych nazwisk, które dzisiaj widzę, czy to jest Białobrzeski, czy to jest Becker, czy to jest SUS, to są nazwiska, które się pojawiają już nie pierwszy rok i ja pamiętam część z was jako doradców, innych jako jeszcze tam gdzieś jąkających się, walczących o siebie, a dzisiaj widzę ludzi, którzy absolutnie potrafią szukać wiedzy, którzy potrafią argumentować swoją rację, potrafią ją bronić, ale też potrafią słuchać. Bo dzisiaj myślę, bardzo nam brakuje umiejętności słuchania siebie, a to jest jedna z tych umiejętności, która dla mnie jest kluczowa. A w kontekście tego raportu zobaczcie sobie coś takiego jak kompleksowe rozwiązywanie problemów czy krytyczne myślenie.
Więc jakby gratuluję wam tego, co w was się zdarzyło, a trochę też gratuluję Filipowi, który jako już taki wasz dziadek, można powiedzieć, debatancki, rozpoczął coś w waszej szkole, co jest fenomenem trochę, tak? Bo wy wiemy dobrze, że w perspektywie ostatnich lat można mówić o setkach chętnych do uczestnictwa wewnętrznej lidze w trzecim liceum ogólnokształcącym. Wy tam sięgaliście prawie 200 chętnych do ligi, tak? Bo znam te statystyki, więc to są owoce, które tak naprawdę można powiedzieć zbiera trochę Filip i ekipa, a wy jesteście ludźmi, którzy mogą siać dalej, nie? Ten rozwój gdzieś tam z pokolenia na pokolenie rośnie i się rozwija i to jest dla mnie niesamowite, nie? Że my dzisiaj, mówiąc o debatach, z jednej strony jasne, mówimy o umiejętności wypowiadania się, o wystąpieniach publicznych, o umiejętności argumentacji, ale wy tak naprawdę budujecie pewną rodzaju, nie wiem, team, grupę, wspólnotę, która przekazuje wiedzę, a z drugiej strony też uczy się zdobywać tą wiedzę, nie? I gratuluję wam no, niezwykłej umiejętności zdobywania wiedzy, przekazywania jej dalej, a z drugiej strony też tego budowania zespołu, tak? Bo to jest niezwykłe. Kiedy wy napisaliście do nas, żebyśmy zwiększyli liczbę mówców, wprowadzając dwie drużyny z tej samej szkoły, to znaczy, że u was naprawdę dużo się dzieje, tak? Że wy chcieliście dzisiaj jakoś siebie nawzajem nagrodzić, nie? I to jest naprawdę święto trzeciego liceum, ale dla mnie to jest święto naprawdę ciężkiej pracy i poknięcia pewnego bakcyla, który się już pchnęło. Bakcyl debatowania nie umiera nigdy. I wy tego bakcyla w sobie zasialiście i to, że dzisiaj była dwunastka, a nie ósemka debatantów, to jest wasze święto, nie? Więc bardzo wam dziękuję i gratuluję tego rozwoju. I gratuluję też bardzo dziękuję Filipowi, Dorocie, Julce, bo ten rok to jest rok takiego sprzymierzenia poznańsko-krakowsko-tarnowskiego i to jest naprawdę niezwykłe, że właściwie teraz część środowisk pisze, widzę, do Poznania i do Krakowa i Tarnowa razem, nie dając nikogo do wiadomości, ale to chyba po prostu widzi ogólnopolski świat debatancki, że trzymamy razem. Bardzo wam dziękuję. A to środowiskiem, które do nas wspólnie napisało, jest środowisko gdańsko-poznańskie. Mianowicie, mogę wam powiedzieć, drugie, trzecie liceum, że oba wasze teamy awansowały do Pucharu Polski, bo w czerwcu będzie rozgrywany Puchar Polski, gdzie 12 najlepszych drużyn w Polsce stanie naprzeciwko siebie i będzie debatowało o zdobycie Pucharu Polski. Tarnowska Liga Debatancka w tym rozdaniu ma dwa miejsca. Puchar Polski odbędzie się 26-27 czerwca online, więc gratuluję wam od razu czegoś, co jest nowością, udziału w Pucharze Polski. Pytanie, na ile ktoś, kto jest absolwentem i zdał maturę, będzie mógł uczestniczyć, nie wiem. Nie jesteśmy organizatorami, dostaliśmy zaproszenie, ale na pewno rezerwujcie sobie czas na reprezentowanie Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, obie drużyny w Pucharze Polski, więc to też jest dla was takie dodatkowa, mam nadzieję, nagroda taka zupełnie nierzeczowa. Jeżeli chodzi o nagrody rzeczowe, one wylądują u was w sekretariacie, po prostu przyniosę puchar, bo nie ma jak go przekazać. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo gratuluję i cieszę się z waszego udziału. Marcinie, ad vocem, jeśli mogę. No. Jeśli mogę ad vocem, Magdo, mam nadzieję, że przeciwko temu bakcylowi, o którym mówiłeś, temu bakcylowi przekazywania inicjatywy debatanckiej, nikt nie będzie się starał zrobić żadnej szczepionki. I maseczki. Maseczka jest w ogóle... Dobrze, wchodzę. Jestem gościem wyjątkowo na tej debacie, ale jako gość również miałam ogromną przyjemność doświadczać takiego poziomu waszych właśnie pojedynczych zwycięstw. Tutaj podpisuję się czterema kończynami po tym stwierdzeniem Marcina, że to nic, że wygraliście ten finał.
to nic, że go przegraliście. Najważniejsze, co tam sobie wygraliście dla siebie. Ja myślę, że jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy pani Marcie i panu Krzysztofowi. W ogóle, że wam się chce, kochani nauczyciele, jeśli mogę tak powiedzieć, bo jesteście tutaj z nami od dłuższego czasu i też jakby stanowicie jakość tego, jak wygląda ten turniej. Też bardzo, bardzo dziękuję właśnie tutaj wszystkim towarzyszącym sędziom i naszym powracającym dzieciom, wnukom, bo to też jest taka ogromna przyjemność, że właśnie są tu ludzie, którzy gdzieś tam usłyszeli na swojej drodze jakieś cenne informacje, przykuli je na działania i są tym, kim teraz są. I chyba się jakoś tam przyczyniliśmy do jakiegoś tam rozwoju, ale na pewno daliśmy przestrzeń. Może tak, nie będziemy spijać waszych sukcesów całą gębą, tylko może przez słomkę. A jeszcze raz, w ogóle chciałam podziękować też Andrzejkowi i Marcinowi za to, że jesteście jeszcze i że ja z wami jestem. Bo mi jest jakoś tak smutno, że nie jesteśmy na żywo i trochę to źle znoszę, a Grzesiu, tobie jeszcze raz, bo nie sposób cię przecenić, jeśli chodzi o jak ty spełniasz rolę koordynatora, bo nie wiem, czy wiecie, że właśnie w taką rolę wszedł Grzegorz w tym sezonie. Grzesiek, to jest taka ogromna przyjemność, że my nie musimy się zajmować takimi różnymi rzeczami, którymi już nie chcemy się zajmować z racji wieku. W każdym razie to była ogromna przyjemność. O, i bardzo dziękujemy i w ogóle mi się chce płakać, że jestem, że doświadczam czegoś takiego właśnie, co się widzi też na samym końcu, ale to mówię o wszystkich drużynach, których widać, że człowiekowi się chce i że w ogóle jakby przekracza sam siebie. Także bardzo dziękuję, było mi bardzo przyjemnie. Grzegorz. Ja. Widziałem, że Filip chciał zabrać jeszcze głos, bo miał podniesioną rękę. Ja jeszcze... A, no tak. Tak? Filipie. Tak, ale zostałem uprzedzony, bo chciałem oddać to, co należne pani profesor Marcin Kosińskiej, bo to, co my mogliśmy będąc w szkole zrobić, czy wcześniejsze grupy, no nie przetrwałoby, gdyby nie było osób, które zapewniają trwałość tych koła, klubu, turnieju, więc wielki szacunek i dziękuję, że to trwa, że możemy takich emocji wszyscy dzięki temu doświadczać. To teraz ja w takim razie już tak absolutnie z czystym sumieniem, że o, chyba, że pani Marta jeszcze, proszę bardzo. Jeszcze dziękuję jest... bardzo, pozdrawiam wszystkich, dziękuję Filipie i ciebie pozdrawiam, ale ja jeszcze jedno, taki mały kamyczek do ogródka dla wszystkich organizujących debaty. Powiem tylko tyle, że nasza druga drużyna to składa się głównie z uczniów pierwszej klasy, ale głównie po szkole podstawowej i ja muszę powiedzieć, bo obserwuję ich, rozmawiam, wspólnie też pracujemy do tych debat, w jaki sposób tutaj przechodzi się od takiej wiedzy encyklopedycznej do wykorzystania tej wiedzy do rozwiązania problemu. To jest bardzo trudne, ale to się udaje i znakomicie widać właśnie na tych, ja jestem dumna z tych dziewcząt, jak one świetnie sobie z tym radzą, a szkoła taka tradycyjna jednak idzie w ten encyklopedyzm dalej, mimo wszystko. Więc te debaty myślę, że warto rozpowszechniać, choćby nawet ze względu na to, że uczymy się tej wiedzy, czy zdobywamy wiedzę dla jakiegoś celu i ten cel możemy tutaj nawet w debatach popróbować pobawić się tymi problemami, znaczy pobawić, no na takim etapie próbować je rozwiązywać, właśnie wykorzystując konkretną wiedzę podręcznikową, czy tam jakąś wiedzę z zakresu różnych dziedzin, z obszarów różnej takiej działalności naukowej, ale w konkretnym celu już ćwiczymy, prawda? Przechodzimy stopień wyżej, Julka to dobrze wie. Także ja dziękuję za umożliwienie, no i cieszę się, że to trwa. Dobrze, że wygrałam nasz mikrofon jest w Przygłosie. To myślę, że w imieniu obu składów ja też mogę podziękować zarówno Loży, jak i osobom, które tworzą ten projekt, za to, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać, że mogliśmy się rozwijać. W sumie niektórzy już naprawdę bardzo, bardzo długo w tym projekcie są. I za to naprawdę ogromnie dziękujemy. Brawo, Julia! Ale to wszystko jest bardzo miło słyszeć i ja aż w zasadzie bardzo bym nie chciał kończyć całego tego wydarzenia, więc nie będę go jeszcze kończył, dosłownie jeszcze
Jeszcze chwilka, udostępniam wam w ogóle teraz grafikę, o której tak byłem bardzo jakoś zaangażowany w ogłoszenie wyniku i jakoś tak dużo emocji się z tym wiązało, że poza tym, że miałem okazję tutaj przez cały sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej być z wami i starać się jakoś w ramach tej rzeczywistości zoomowej tę przestrzeń debaty ogarnąć w taki sposób, żeby wszystko przebiegało zgodnie z planem i bez większych problemów technicznych. I w ogóle właśnie z tym, że jeszcze miałem okazję być marszałkiem finału. To jest dla mnie naprawdę, naprawdę bardzo ważne i ogromne, ogromne doświadczenie. Na tyle właśnie, że zapomniałem o tym, że oczywiście to tak, finał 9. sezonu Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Wiemy już, kto jest mistrzem, a mistrzem jest właśnie pierwsza drużyna z 3. liceum ogólnokształcącego i właśnie to chciałem wam pokazać na koniec. Jako takie absolutne już potwierdzenie i zwieńczenie tego, co tutaj się wydarzyło, raz jeszcze dziękuję i na pewno nieraz jeszcze w świecie debatanckim się będziemy widzieć. Miejmy nadzieję, że też także nie tylko zdalnie. Bardzo wam raz jeszcze dziękuję. I cóż, do zobaczenia. Miłego popołudnia. I w ogóle wszystkiego dobrego. Dobrze, a mamy jeszcze tylko jedną prośbę. Czy moglibyśmy prosić o indywidualne punktacje? Marcinie. Możemy zrobić tak, że ja po prostu prześlę na maila pani Marcie wyciągnąć.